Rząd złagodził restrykcje. Duchowni się cieszą, limity wiernych w kościołach od niedzieli są wyższe. Od niedzieli w kościołach i w miejscach kultu może być zajęta połowa miejsc. Cieszy nas bardzo, że jest możliwe szersze otwarcie kościołów, powiedział rzecznik konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Jednocześnie biskupi zdecydowali o powrocie do obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że od 13 czerwca będzie mogła być zajęta połowa miejsc w kościołach i w miejscach kultu. Za tę decyzję podziękował premierowi przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Z kolei ksiądz Gęsiak poinformował, że chodzi zarówno o miejsca siedzące, jak i stojące. Dodał, że limity te nie będą dotyczyły osób zaszczepionych. Nie wiem jeszcze w tej chwili, w jaki sposób będzie możliwa weryfikacja tego ostatniego punktu. Musimy poczekać, bo to jest reguła, która będzie też w innych instytucjach obowiązywać, więc spodziewam się, że zostaną też podane konkretne wytyczne ze strony rządowej, w jaki sposób się do takich zarządzeń dostosować, powiedział ksiądz Gęsiak. Jak podkreślił, cieszy nas bardzo, że jest możliwe szersze otwarcie kościołów. Wrócił obowiązek niedzielnych mszy w związku z obowiązującymi dotychczas limitami jedna osoba na 15 metrów kwadratowego. W wielu miejscach w Polsce wierni nie mieli możliwości swobodnego udziału we mszy świętego. Dotyczyło to zwłaszcza świątyń o mniejszej powierzchni. Z tego powodu biskupi diecezjalni wydali odpowiednie dyspensy zwalniające wiernych z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej liturgii, zachęcają jednak do uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i internetowych. W piątek biskupi zebrani na 389. zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii i Zebrzydowskiej zdecydowali o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i w święta nakazane z dniem 20 czerwca we wszystkich diecezjach.